Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Uroczystość, a także tych naszych drogich czcicieli Matki Bożej Tokarskiej, Pani Śnieżnej, którzy słuchają nas przez rozgłośnie radia Ein Karim. Pozdrawiam słuchaczy tego radia, zwłaszcza tych, którzy z racji swojej choroby, cierpienia, przykuci do łoża boleści, nie mogą dziś uczestniczyć w naszej uroczystości parafialnej. Witam serdecznie naszego dostojnego gościa,
księdza Infuata Bronisława Fidelusa, wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej, reprezentanta księdza kardynała Stanisława Dziwisza, arcybiskupa i metropolity krakowskiego, który dziś jest naszym pierwszym gościem, bo tę mszę świętą, Eucharystię celebruje w intencji całej naszej parafialnej wspólnoty. Są wśród nas kapłani z dekanatu. Witam księdza dziekana naszego Wiesława Hajto z parafii ze Stróży, który jest ojcem tego naszego dekanatu. Na jego ręce składam podziękowanie dla wszystkich kapłanów z dekanatu Pcim, do którego należy także i nasza parafia. Na ręce ojca Ignacego Proszka, naszego rodaka, składam serdeczne podziękowania wszystkim rodakom, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Księże Infuacie, prosiłbym, aby w imieniu metropolity krakowskiego, który już odznaczył naszego złotego jubilata, ale prosił, żeby ta również instalacja dokonała się wobec rodziny parafialnej. Tam była tylko rodzina pana Józefa w kurii metropolitalnej w Krakowie 27 czerwca. Osobiście kardynał wręczył naszemu jubilatowi złoty medal Jana Pawła II, zasłużony dla archidiecezji krakowskiej, ale prosił, aby przez właśnie swojego reprezentanta księdza Infuata w obecności tej drugiej rodziny, a może i pierwszej, rodziny parafialnej, wręczyć i pokazać i zaznaczyć właśnie, że jest kardynał wdzięczny za tę jego posługę w tej parafii od 50 lat. No ja dziękuję bardzo, że ksiądz proboszcz mnie zaprosił na uroczystość, a że ksiądz kardynał mnie wydelegował, żebym wręczył medal. Jeszcze dzisiaj z księdzem kardynałem mieliśmy posiedzenie rano i prosiłby wszystkich parafian pozdrowić i że łączy się z nami w modlitwie. A pana Józefa, no to ja znam już ponad 40 lat. Jeszcze za świętej pamięci księdza prałata Jana Macha tu jeździłem, jeszcze do starego kościoła. A znałem go nie tylko w działalności w Polsce, ale w Austrii, w Wiedniu. Bo tam także działał i rzeźbił i przede wszystkim służył swoją pomocą, bo państwo go lepiej znacie, bo rzeźba to jest jego dzieło, jego artyzm, gdzie się wypowiada jego dusza, ale ta dusza jego to, tak mi się wydaje, otwarta jest przede wszystkim na wszystkich, bo chce świadczyć dobro, życzliwość dla każdego człowieka. Panie Józefie, niechże Pan Bóg błogosławi przez te wszystkie lata. Medal Jana Pawła II, złoty, za zasługi dla archidiecezji krakowskiej, dla pana Józefa Wrony. Kraków, 27 kwietnia 2015 roku. Stanisław kardynał Dziwisz i pieczęć księdza kardynała. Bardzo serdecznie prosimy, żeby ksiądz Infuat nie tylko pokazał ten złoty medal, ale również odznaczył naszego złotego jubilata medalistę tym medalem. Przypiął do poły marynarki. Niech chodzi dumnie z tym medalem. Józef jest skromnym człowiekiem, wy wiecie to najlepiej, dlatego ta skromna uroczystość w takim skromnym dniu dla niego również niechże będzie radością. A tutaj zapewnienie, że pamięta także o nim Ojciec Święty Franciszek, który napisał: Ojciec Święty Franciszek udziela całym sercem apostolskiego błogosławieństwa dla pana Józefa Wrony z okazji 50-lecia posługi w kościele w parafii Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni.
wypraszając obfitość łaski, darów Bożych oraz opiekę Matki Najświętszej w każdy dzień życia dla Niego i całej Jego rodziny. Również ten dar Ojca Świętego przekazujemy na Twoje ręce, Panie Józefie. Wchodząc do świątyni tutaj w procesy z księżmi, tak się zastanawiałem nad jedną rzeczą, bo pierwsza świątynia, najważniejsza, która czci Matkę Bożą, dzisiejszą patronkę, to jest w Rzymie. Santa Maria Maggiore, jest z czterech bazylik.